Cześć, Przemek Słomski z tej strony, Mennica 79 Element. Mamy taki troszkę remont i chciałem Wam pokazać, przyszła dostawa takich właśnie oto drzwiczek pancernych, wymontowanych z banku. Plan jest taki, żeby je zamontować w placówce w Londynie, żeby dobrze to nam strzegło tych rzeczy, które tutaj mamy i które zamierzamy oferować naszym klientom. Także no, same drzwi widzicie, dlatego że konstrukcja jest dość specyficzna. Sejfu polega na tym, że jest najpierw budowany po prostu pomieszczenie samobudowane, ściany są odpowiednio zabezpieczone przed ingerencją, przed wszelkiego rodzaju próbami przewiercenia czy rozbicia. Odpowiednio grube, miejscami nawet metr żelbetonu, więc to nie jest ani proste, ani opłacalne do kucia, ani ciche. No a na samym końcu, jak już jest gotowe pomieszczenie, odpowiednie podłogi, sufity, czyli stropy, no to przychodzą same drzwi i one są montowane elegancko. Tam jest oczywiście zamek czasowy, który to zamek ma na celu zabezpieczenie również w godzinach nocnych, nawet jakby ktoś miał klucze, sobie dorobił albo komuś ukradł, no to nie jest poza godzinami pracy w stanie takich drzwiczek otworzyć. Także tak to wygląda. Fajna rzecz, jest tego ostatnio na rynku dosyć dużo w gatunku używane, ponieważ coraz więcej banków jest bankami tylko z nazwy i nie prowadzi operacji gotówkowych, w związku z tym można sobie takie drzwi dość tanio nabyć w cenie praktycznie złomu. Wystarczy tylko potem odpowiednio wymienić klucze, zmienić kody, podłączyć do alarmu, no i to wszystko działa. Także tak to wygląda. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć.